właśnie wróciliśmy do Portugalii, jesteśmy na lotnisku w Lizbonie, samolot wylądował, miał duże opóźnienie, ale to nie jest ważne, najważniejsze jest to, że tutaj świeci słońce, jest piękna, cudowna pogoda. Jeszcze mamy kurtki na sobie, ale to ze względów logistycznych, bo nie mamy ich gdzie trzymać. Kasia poszła siku, a my za chwileczkę jak wróci, to pójdziemy po naszego vana, którego zostawiliśmy na parkingu i zaraz zobaczymy jeszcze na ulicy. Zaraz zobaczymy, czy on tam jest. Którzy są nasi paparazzi? Jest tu ktoś dla nas? Zwróćcie uwagę na detale, kółka już się skończyły. Najsłynniejsza walizka w polskiej telewizji. Niestety, a nie, jest jedno kółeczko. Ojej, ile syfu, fuj. No nic, takie jest życie, moi drodzy, ale... Ale jest, walizka się spisała. Zawiozła rzeczy, przywiozła rzeczy i jeszcze wystąpiła w telewizji. Coś wspaniałego. Dzięki Ci Boże za tą walizkę. Oto ona, w całej krasie. Co jest fajne, to to, że do... Czemu nie chcą się nam zatrzymać tak super, what the fuck? To jest fajne, że do samochodu idziemy na nogach. Nie musimy brać taksówek ani jechać autem, bo nasz samochód jest tam za tym budynkiem, tym tryb napisanym. Kółeczko nie dało rady, muszę nosić tą torbę, ale jest ciężka, bo dostaliśmy dużo prezentów i książek. Najważniejsze jest to, że właśnie... Ale mamy dobrą wiadomość. Mijamy wzgórze i już tam na nas wygląda, już tam widzimy naszą buzię. Jest, zobaczcie, ten za tym... Już widać daszek. Za tym wielkim ciężarówką, która jedzie, tam w rogu. O, teraz go mija, będzie. Jest, po lewej. Pilnowałeś mi vana? Naprawdę? I 2 tygodnie auto było tutaj, udało się. Dziękujemy. Tak, bo wam nie powiedzieliśmy jeszcze o tym, jak to się stało, że samochód ustawiliśmy i gdzie, bo też nie chcieliśmy tam rozpowiadać za bardzo, ale i też nie było okazji. Koszt na parkingu to było 200 euro mniej więcej za 2 tygodnie w Polsce. Nawet więcej, bo za VAT. Więc pomyśleliśmy, że znajdziemy taki parking. Znaleźliśmy, jedna pani z Polski, która tu mieszka, nam powiedziała, że to jest takie ciche osiedle. Przyjechaliśmy, spędziliśmy 2 noce, było cicho i spokojnie. No i to blisko 20 minut na piechotę do lotniska. No, oczywiście mamy kilka środków ostrożności, dlatego zaraz zobaczycie, jak będziemy się dostawać do samochodu. Pierwszym etapem jest to, że zaparkowaliśmy tak przy lampie, żeby nie można było otworzyć drzwi. Tutaj, jak widzicie, są łańcuchy. Specjalnie założyłem taką kamizelkę odblaskową, ponieważ ona świadczy, że to jest samochód dostawczy. Zostawiłem też numer telefonu do siebie, jakby coś było trzeba. Wiadomo, Fruit Transit to jest klasyk naszego zabezpieczenia. I jeszcze w środku te drzwi przesuwne są na taką metalową zasuwę, więc ich nie można otworzyć z zewnątrz. Więc żeby teraz dostać się do samochodu, który jest zamknięty wszelako, będę musiał zrobić trochę akrobacji. No dobra, mam kluczyki, więc teraz muszę wejść. Jedyne wejście do tego samochodu jest przez tył. To też nie na maksa. No nic tam nie było, ale mi serce zadrżało. Albo trochę nam powietrza zeszło z opony. Gdzie tymi buciorami? Jest! Jest! Czuję się jak w domu. Jak to wygląda? Śmierdzi? No nie śmierdzi, ale jest wilgoć. W sensie nie ma wilgoci, ale... A, nie jest, no nie było wietrzone. Nie ma smrodu, nie? Po prostu taki zapaszek. Zapaszek domkowy, którym dawno nikt nie był. Tak. Teraz nagrodę, nasze autko jedzie na myjnie, bo troszkę deszczyk padał, widać. Cieszę się, bo miałem lekkie obawy, wiecie, to ja jest... Ja nie. No i teraz jeszcze jest czas próby. Czas próby silnika. Startnie czy nie startnie? Ja już w kapciach. Ale wysoko jest hamulec. Co to znaczy? O nie, jest całkowicie rozładowany akumulator. No, co więc tu się dzieje? Mam taki prostownik automatyczny, który miał ładować tamten akumulator,
ale go jeszcze nigdy nie używałem, więc podłączę to do prądu i tę drugą końcówkę do prostownicy. Będziemy w przetwornicy, będziemy mieć w ten sposób prąd. To jest strasznie naokoło droga, ale nie mam kabli takich kabli do ładowania akumulatora. Wiedziałem, że kiedyś się to na mnie zemści, no ale nie kupiłem ich jeszcze. To się długo zmieni. Tak to by było od strzała naprawione. Plus, minus. Działa? Światełko się świeci, czyli ładuje. Już teraz mamy spokojnie godzinkę na to, żeby rozpakować nasze rzeczy, a w tym czasie akumulator się będzie ładował. No to już około godziny się mniej więcej ładuje. W międzyczasie rozpakowaliśmy prawie wszystkie nasze rzeczy i kupiliśmy bułki, zjedliśmy kolację i teraz idę zobaczyć, czy się odpali silnik. Dobra, kontrolki się zaświeciły. Nie za mocno, ale się świecą. I uwaga. Nie. Nie da rady. Kość na nas kogoś, kto nam pomoże. Nagrywamy na telefonie, bo padły baterie, ale wszystkie baterie padają. Uratowani jesteśmy i muszę wam opowiedzieć, co się wydarzyło. To urządzenie to po prostu strasznie długo trwało i to by 2 lata jeszcze bym musiał siedzieć, żeby to załadować, więc poszedłem do sklepu na stację benzynową, ale po drodze kupiłem takie kable, bardzo tanie, tam 15 euro kosztowały, więc no, normalnej cenie nie przepłaciłem. No i potem co pomyślałem, co zrobić, zaczepię jakiegoś człowieka na ulicy, czy po taksówkę dzwonić, no ale zobaczyłem, że jest budowa i na budowie jakieś chłopy są, no to poszedłem po tego chłopa, do jednego, bo jakiś chłopczyk powiedział, że nie mówi po angielsku, ale poleciał, zniknął, wrócił z innym facetem, no ten inny facet ze mną porozmawiał tak na migi bardziej, bo ja nie umiałem po portugalsku mówić nic, a po angielsku wiedziałem, że on nie mówi, no i tak troszkę na migi, to jest na migi, no i on zobaczył kable i mówi, dobra, przyjechał tym samochodem tutaj, podłączył, a ja zacząłem tak do siebie sam mówić po polsku, on, Polska? Ty jesteś z Polski? No i okazało się, że gość jest z Ukrainy, dobry człowiek z Ukrainy, dobry Ukrainiec mi po prostu pomógł, naładował ten samochód, powiedział, że jego córka studiuje w Krakowie, no więc wziąłem, miałem takie jedno piwo, że mu podziękuję, on mówi, że on nie pije alkoholu. Widzicie to? Ale za to dostał czekoladę. Więc dostał polską czekoladę z wedla polskiego naszego. Pierwsza noc w wanie za nami, było cudownie, fantastycznie, cisza, spokój. Oj, zaraz mi się częściej kamera. Zatrzymaliśmy się, zaraz wam pokażę gdzie. Kasia, wyspałaś się? Tak? Tak. No to super. Kasia mówi, że się wyspała, ja się wyspałem, nikt mnie rano nie obudził. Było cicho, spokojnie, normalne podusie nasze, wszystko było po staremu. No jestem zadowolony. Cieszę się, że wróciliśmy do siebie, bo pospaliśmy sobie też dłużej, prawie do 11. No korzystając z tego, że nie mamy co roboty dzisiaj. O, zamknięte. Jeszcze dodatkowe zabezpieczenie antywłamaniowe. Jakiś zamek, Kaśka, tu jest. Tylko na razie słońce. Tego mi brakowało właśnie w Polsce. Słoneczka, które ogrzewa i dodaje energii życiowej. To jest tego najbardziej, najbardziej mi brakowało. Co my tu mamy jeszcze? Więc widoczki są ładne. Takie. Nie mam okularu przeciwsłonecznych, to jest problem. Dobra, jeszcze minuta na słońcu i wracam do samochodu robić śniadanko. Jeszcze tu wrócę, ale po śniadaniu. Szef kuchni na dzisiejsze śniadanie poleca nam, uwaga, szynka z pieca. Chyba z pieca. Pyszna, cudowna, fantastyczna, przywieziona z Polski szynka swojska od cioci Kasi, która dała tą szynkę mamie Kasi, a mama Kasi ją przyrządziła i będziemy ją, może ona pachnie, jakby się to poczuli, swojska, bez żadnych konserwantów, bez skrów szczęśliwych, masowanych codziennie przez rolnika. To jest coś wspaniałego. Do tego będzie masełko, bagieteczka,
i do picia będą ziółka dla Łukasza, ponieważ przyjaciółka od medycyny chińskiej zaleciła mi picie ziółek, więc ja się będę stosował do tego i zmieniam swoje nawyki. I żadnej kawki, już koniec kawkowania, ponieważ kawka szkodzi mi na wątrobę, ponieważ mam system takiej gorącej wątroby, coś takiego. Dlatego będę pił za chwileczkę chryzantemę, a Kaśka herbatę. Jaka soczysta. O Boże, muszę czego spróbować. Mhm. Święta u nas cały czas. Śniadanie dawno temu już zjedzone, kawa wypita. Miałem też okazję odrobić zaległości telefoniczne, ponieważ przez ostatni okres świąteczny nie miałem w ogóle czasu na to, żeby do moich przyjaciół i znajomych zadzwonić. Więc teraz od paru godzin jestem na telefonie, już mi się skończyła bateria i ładuje się w telefonie. Korzystając z okazji, że jest chwila przerwy, idziemy na spacer. Idziemy zobaczyć, co jest tam. Tam na górze jest jakiś zamek. Widzicie? Idziemy to zobaczyć i obczaić, co to jest. Didn't seem to do you any good. Ooh, I know you've tried so hard. Ooh, I know you've done your part. It's not fair. You did your time. Jest to piękne, że poszliśmy sobie na spacer i wylądowaliśmy na zamku, wzgórzu zamkowym, na ruinach jakiegoś zamku w miejscowości Palmela. W ogóle ta miejscowość, którą widzicie za mną tutaj, to się nazywa miejscowość Palmela, nie Pamela, tylko Palmela. Tu jest kościół, no zamek już znacie, widok jest niesamowity. Przepiękny. Pogoda jest, jak wiecie, też cudowna. Ponieważ w Polsce niedawno oglądaliśmy America Express, więc pozdrawiamy serdecznie Pamelę z Feed Lovers, tak? Tak. Jeśli to oglądasz, Pamela, myślimy o tobie właśnie będąc w Palmeli. Cały czas. Ja jeszcze chcę dodać, bo jesteśmy na bardzo fajnym miejscu, w pięknym zameczku położonym. Są to ruiny zamku. Nie jest to taki typowy zamknięty zamek, tylko widać, że to była cała taka warownia, gdzie jest kościół, pomieszczenia gospodarcze, wieża obserwacyjna. Nie widać, że to pełniło takie funkcje obronne, ochronne i że też ktoś tutaj mieszkał. Teraz jest to o tyle fajne miejsce, że ruiny jakby są pozostawione, a do tego są dobudowane jakby nowe budynki, także fajnie to wszystko wygląda, jest tutaj co robić, można sobie zjeść, wypić kawkę, są muzea. Co ciekawsze, jest to za darmo i co najciekawsze dla nas, rozpościerają się niesamowite widoki. Z jednej strony mamy widok na Lizbonę, a z drugiej strony na południową część Portugalii, na taką mierzeję. No i widać też ocean, także jest bardzo, bardzo ładnie, urokliwie, cudownie, bardzo nam się tu podoba. No i też widać ten fajne miasteczko, tą Palmelę, którą widzieliście przed chwilą, także super. Będziecie w okolicy, to gorąco polecamy. Wróciliśmy, trzeba było uzupełnić spiżarkę, więc pojechaliśmy do naszego ulubionego sklepu Aldiego i kupiliśmy. W ogóle teraz w Aldi, słuchajcie, jest jakaś moda na zdrowe żywność. Większość rzeczy to są eko, bio, jest naturalne i tak dalej, także super, cieszymy się. Kupiliśmy trochę rzeczy. Spakowaliśmy, co się dało. Jaki plan dalej, Kasiu? Mamy jedzenie na kilka dni, więc spokojnie możemy się gdzieś zaszyć. Możemy wam teraz powiedzieć, że nasz plan... Potrzebujemy się gdzieś zatrzymać na parę miesięcy, miesiąc albo dwa i po prostu popracować nad naszymi rzeczami. Mieliśmy upatrzone miejsce. Niestety to miejsce okazało się, że jest teraz jakby niedostępne dla nas. Po prostu już nie przyjmują tam więcej ludzi, więc będziemy szukać takiego miejsca na własną rękę, więc teraz przez kilka kolejnych dni będziemy pracować i szukać odpowiedniego miejsca. Miejmy nadzieję, że w przyszłym tygodniu będziemy mieli jakieś taką miejscówkę, w której się będziemy mogli na dłużej zatrzymać. O co chodzi? Nie chcemy, żeby to był camping, bo nie chcemy płacić 20 euro za dzień, natomiast potrzebujemy miejsca, żeby się podłączyć prądem. Wiemy, że takie miejsca są,
gdzie właśnie płaci się tylko za media, dlatego musimy takie własne miejsce znaleźć. It'll be alright.